Wykonamy wspólnie teraz ćwiczenie ósme ze strony 201. Edytor tekstu Writer. Zaczynamy. Pierwszym elementem to wpisanie kilku wzorów chemicznych. Pierwszy H2SO4. Ja mam włączony caps lock. Wpisuję wszystko dużymi literami. Zaznaczam dwójkę, trzymam Ctrl, zaznaczam czwórkę i od razu dwie cyfry do indeksu dolnego. Indeks wyłączam. Kolejny wzór. H2CO3. H2CO3. Zaznaczam dwójkę, przytrzymuję Ctrl, zaznaczam trójkę. Indeks dolny. I kolejny wzór. H3PO4. Trójka. Indeks dolny. Indeks wyłączam. Kolejny wzór. HNO3. Trójka zaznaczona, indeks dolny, wyłączam narzędzie i ostatni H3BO3. Trójka, druga trójka, indeks dolny. Dobrze. Drugi element zadania to mamy zapisane do zapisania równanie. Tu posłużyć się muszę edytorem równań. Opcja wstaw, obiekt, formuła. Mam tutaj równanie, więc najpierw wybieram sobie równanie. Pierwsza część mojego równania to jest różnica ułamek od x do kwadratu, więc zaznaczam ten element i wybieram sobie różnicę. Pierwszy składnik mojej różnicy to jest ułamek, więc wybieram to jako ułamek, a w liczniku tego ułamka mam mnożenie. Więc wybieram mnożenie. I wpisuję już konkretne liczby. W pierwszym elemencie 3. W drugim elemencie otwieram nawias. Wpisuję nawias właściwie x plus 2. Mianowniku 4. Odjąć x do kwadratu. Muszę użyć tutaj potęgowania. Mam to w funkcjach. Wpisuję x. Klikam na wykładnik potęgi do kwadratu. Druga część równania to jest ułamek. Wybieram ułamek. W górnej części ułamka mam mnożenie w liczniku. Dobrze. Wpisuję minus 6. Tutaj potrzebuję nawiasu. I jeszcze, jak widzicie, mam tutaj różnicę. Jest to różnica. 6 minus x do kwadratu i tutaj znowu użyję potęgowania.
x do kwadratu i w mianowniku 4. Klikam obok i mam zapisane równanie z podręcznika. Dziękuję.